28 czerwca wspominamy świętego Ireneusza, biskupa i męczennika. Ireneusz urodził się w Smyrnie około roku 130. Był uczniem tamtejszego biskupa świętego Polikarpa, ucznia świętego Jana Apostoła. W swoim dziele przeciw herezjom Ireneusz pisze, że gdy był uczniem świętego Polikarpa, ten był już starcem. Apostołował w Galii, na terenach dzisiejszej Francji. Stamtąd w roku 177 został wysłany przez chrześcijan do papieża Eleuteriusza z misją. Kiedy Ireneusz był w drodze do Rzymu, w mieście nastało krwawe prześladowanie, którego ofiarą padł święty Potyn, biskup Lyonu, i jego 47 towarzyszy. Kiedy Ireneusz powrócił do Lyonu, został powołany na biskupa tego miasta po świętym Potynie. Jako wybitny teolog zwalczał w swoich pismach gnostyków, wykazując, że tylko Kościół przechował wiernie tradycję otrzymaną od apostołów. Nie wiemy nic o działalności duszpasterskiej Ireneusza. Pozostawił jednak dzieło, które stanowi prawdziwy jego pomnik i wydaje najwymowniejsze świadectwo o wiedzy teologicznej autora, jak też o żarliwości apostolskiej, o czystość wiary. Ireneusz posługiwał się greką. W swoich dziełach przeciw herezjom przedstawił wszystkie błędy, jakie nękały pierwotne chrześcijaństwo. Jest to więc niezmiernie ważny dokument. Zbija on błędy i daje wykład autentycznej wiary. Zawiera nie tylko indeks herezji, ale także sumę tradycji apostolskiej i pierwszych ojców Kościoła. Drugie dzieło, Dowody prawdziwości nauki apostolskiej, zachowało się w przekładzie na język ormiański. Ireneuszowi zawdzięczamy pojęcia tradycji i sukcesji apostolskiej, a także spis papieży od świętego Piotra do współczesnego mu Eleuteriusza. Święty Eusebiusz z Cezarei, pisarz i pierwszy historyk Kościoła żyjący na przełomie III i IV wieku, nie podaje, jaką śmiercią pożegnał życie doczesne w roku 202 Ireneusz, ale wyraźnie o jego męczeńskiej śmierci w czasach prześladowań Septymiusza Severa piszą święty Hieronim i święty Grzegorz Stur. Pochowany został w Lyonie, w kościele świętego Jana, który później otrzymał jego imię. Niestety jego relikwie zostały zniszczone przez Hugenotów w roku 1562. Kościół w Lyonie oddaje cześć świętemu Ireneuszowi jako doktorowi Kościoła i swemu głównemu patronowi. Dopiero jednak papież Benedykt XV w roku 1922 doroczną pamiątkę świętego Ireneusza rozszerzył na cały Kościół. Ikonografii święty Ireneusz jest przedstawiany zazwyczaj w stroju biskupa rytu rzymskiego z mitrą i pastorałem. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że święty Ireneusz biskup utwierdził prawdziwą naukę i pokój w Kościele. Przez jego wstawiennictwo odnów w nas wiarę i miłość, abyśmy dążyli do zgody i jedności. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.